Stowarzyszenia Komputerów w Warszawie, którym mam przyjemność reprezentować. Z ogromną przyjemnością przyjął zaproszenie do projektu Mistrzowie Kodowania, tym bardziej, że zaproponowano nam rolę partnera merytorycznego. Nasz ośrodek jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli. Od 22 lat zajmujemy się wspieraniem polskich nauczycieli w zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. Ale ogromnie ważną też częścią naszej działalności jest edukacja informatyczna, która dotyczy właśnie myślenia algorytmicznego i programowania. Także nasze doświadczenia w tej dziedzinie są chyba dostateczne, żeby być godnym partnerem w tym projekcie. Dlaczego do tego projektu wybrany został język o nazwie Scratch? Chyba pierwszy raz dzisiaj pada ta nazwa. Dlaczego akurat ten język? Być może Państwo znają jakieś inne, nie będę żadnych wymieniała, żeby nie zaciemnić obrazu. Dlaczego Scratch? Scratch został opracowany w MIT przez zespół pod kierownictwem Michela Resnika. Zespół, który się nosi bardzo piękną i znaczącą nazwę, a mianowicie Lifelong Kindergarten. Właśnie z takim przeznaczeniem, że jest to język do nauki programowania dla dzieci. Od lat przyjęto granicę 8, żeby już umiały troszkę czytać. Ale w tej chwili trwają prace w MIT nad wersjami dla dzieci młodszych. My też próbujemy w ośrodku zastosować ten program już do dzieci niekoniecznie umiejących czytać. To jest bardzo dobra dla nas wiadomość, jeżeli to jest taki język, a mamy objąć naszym programem klasy czwarte, konkretnie uczniów klas czwartych w tej chwili, to narzędzie jest jak najbardziej odpowiednie. Następny argument. Scratch jest przetłumaczony na język polski. Ogromny wysiłek zespołu naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu plus ludzi, pasjonatów, w tym naszego kolegi Witka Kranasa, umożliwił stworzenie polskiej wersji tego oprogramowania. Dlaczego? Dlatego, że Scratch jest językiem programowania wolnym i otwartym. A to oznacza, że jest dostępny dla każdego i wszędzie, tam gdzie jest tylko dostęp do sieci. Jest bezpłatny. No chyba przekonałam Państwa, że to już są ogromne argumenty powodujące, że sięgnięto po ten język. No ale czy jest dobrym językiem programowania, czy spełni swoje funkcje dydaktyczne i wychowawcze? Jest niezwykle dla dzieci atrakcyjny. Tak jak już tutaj Pan Paweł mówił, odwołuje się do świata dziecka. Nie ma żadnych komend, nie ma żadnych tajemniczych kodów. Tylko są klocki przypominające puzzle, to wszystko jest kolorowe. To się składa na ekranie i momentalnie ogląda efekt tego złożenia kawałka nawet programu. Od razu można zobaczyć, że kod bije głową w mur, a nie przechodzi labirynt, albo że kolor wybrany tła nie jest taki, który odpowiada małemu artyście. No właśnie, mały uczeń jest przy użytkowaniu tego programu twórcą. Dajemy mu poczucie panowania nad technologią, co jest niezwykle ważne i o czym była mowa. My nie jesteśmy niewolnikami, nie chcemy mieć pokolenia niewolników maszyn. Chcemy, żeby od najmłodszych lat to nowe pokolenie wyrastało w poczuciu, że to ono steruje maszynami, ma nad nimi jakąś władzę. Te puzzle, te kawałki, te klocki powodują, że nazywamy ten język językiem programowania wizualnego, bo wszystko jest widać, przepraszam najmocniej, moja ściągawka. W jaki sposób chcemy pomóc nauczycielom? W ramach projektu zostało przygotowane 8 90-minutowych scenariuszy dla nauczycieli. Zasadą absolutnie nienaruszalną było to, że to ma być nauka przez zabawę, ale też nauka właśnie twórcza, otwarta, kreatywna. Zadania są tak pomyślane, zadania proponowane nauczycielom do realizacji w czasie lekcji, aby było bardzo dużo miejsca na inwencje dzieci. Żadne realizowanie cudzego pomysłu, żadne gotowce, żadne postępowanie krok po kroku, stąd nazwa programu kodowanie jest tutaj troszeczkę niebezpieczna, bo my dzieci zdecydowanie będziemy uczyć nie kodowania, tylko programowania.
dochodzę do pewnego argumentu, który jest nie do przebicia. W podtytule programu są trzy takie hasła: myśl programu dzieli się. Chcę nawiązać do tego, co mówiła Alicja, do aspektów wychowawczych nauki akurat tego języka programowania. Mówiłaś o współpracy, a tu jest o tym dzieleniu się wiedzą. Scratch to nie tylko język programowania, a serwis społecznościowy. Wszystkie programy są publikowane w internecie. To, co dziecko tworzy, najmniejszy nawet fragment swojej twórczości, może opublikować i jest udostępniany innym. Ten serwis społecznościowy po pierwsze daje nam dostęp do prac innych, po drugie daje nam możliwość dyskutowania, poprawiania, zmieniania pracy twórczej na odległość z produktami prac innych programistów. Można ich tak nazwać. Co jest też niezmiernie ważne, te scenariusze lekcji są tak pomyślane, żeby na koniec już pierwszych zajęć dziecko wychodziło z gotowym programem, który robi coś konkretnego. To konkretne jest bardzo atrakcyjne dla dzieci, bo to może być i rysowanie, tam jest możliwość oczywiście rysować, kolorować, i program wyposażony w dźwięk, a więc zaraz po pierwszych zajęciach mamy już jakiś gotowy produkt, który widać, a po kolejnych już mamy swoją własną grę, co działa na dzieci niezwykle przyciągająco. Chyba już przekonałam Państwa, że to jest dobry wybór, jeśli chodzi o Scratch. Tym bardziej, że nie był to wybór niebogaty doświadczeniami, bo mamy swoje osobiste doświadczenia. Tutaj Małgosia pracowała ze swoim 6-letnim wnukiem i nie tylko sprawdzając, czy ten program jest rzeczywiście atrakcyjny dla dzieci. Ja na własne oczy widziałam na konferencji w Toruniu Informatyka w edukacji, jak panie pracujące w przedszkolach, nauczycielki edukacji przedszkolnej, na pierwszej w życiu lekcji posługiwania się Scratchem, ile miało w tym wszystkim radości i jak dzielnie zmierzały do dobrego rezultatu. No ale na sali na pewno są sceptycy, którzy powiedzą, no ale po co uczyć wszystkie dzieci programowania, czyżbyśmy mieli zamiar wychować samych informatyków czy samych programistów. Oczywiście nie, to już pani o tym mówiła, ale chcę z całą mocą podkreślić, to nauczanie programowania wszystkich i na tak wczesnym etapie ma ukształtować pewną dyspozycję myślową. Myślenie algorytmiczne, myślenie logiczne. Ma pokazać to, że człowiek może mieć władzę nad sprzętem, co jest ważne nie tylko dla tych, którzy zajmują się bezpośrednio komputerami, ale w tej chwili w każdej dziedzinie wiedzy życia naszego spotykamy się z elementami programowania. Mamy nadzieję, że materiały przygotowane w Ośrodku Edukacji Informatycznej Zastosowań Komputerów w postaci właśnie tych scenariuszy lekcji, poradników metodycznych, oferowana pomoc wspierająca szkolenia, prowadzenie tych szkoleń, że to wszystko pomoże nauczycielom przebrnąć przez barierę i udostępnić dzieciom możliwość nauczania, uczenia się programowania od najmłodszych lat. Pozwoliło ostatecznie wcześniej talenty programistyczne, to też jest bardzo ważne i wynika z naszych konkursów dla programistycznych prowadzonych w ośrodku, a całej reszcie za dobre wyposażenie myślowe na przyszłość. Bardzo dziękuję.